Dzień dobry, witam Was w trzecim dniu vlogmasu i witam Was oto takim pięknym widokiem. Jest jakoś po godzinie 8, my dopiero wstaliśmy. Adusia sobie jeszcze śpi, ale pewnie też już za chwilkę wstanie. No zobaczcie, spadł u nas śnieg. Dawid jak wczoraj wrócił właśnie z pracy po 22, to mówi, że sypie śnieg, a dzisiaj właśnie odsłaniamy roletkę, a tutaj śnieg. Także fajne, miłe zaskoczenie, także 3 grudnia mamy śnieg. Właśnie wczoraj na Instagramie, jak oglądałam gdzieś tam relacje innych ludzi, no to widziałam, że ten śnieg jest gdzieś tam w Polsce, a u nas nic. A dzisiaj i ten śnieg pojawił się u nas, także już ten klimat świąteczny o wiele bardziej czuć. Słuchajcie, jedziemy na zakupy, na takie szybkie zakupy. Musimy dokupić kilka rzeczy, bo jutro będziemy mieć gości, także musimy dokupić. Początkowo miałam jechać sama, ale mój mąż uznał, że co będę dźwigała, że on pojedzie ze mną, także skorzystaliśmy z okazji. Młoda została z babcią, jest nakarmiona, śpi, także została z babcią, a my szybko pędzimy na zakupy. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko kupić i pójdzie nam to sprawnie, bo wiecie, jest sobota, godzina 11, także taka godzina, gdzie na pewno będzie dość sporo osób w tym sklepie, ale mam nadzieję, że pójdzie nam dość sprawnie. Słuchajcie, zaczyna niestety padać taki śnieg z deszczem, także pewnie zaraz ten śnieg zejdzie. Jutro w ogóle patrzyłam na prognozę pogody i jutro ma być 2 stopnie na plusie, także chyba nic z tego śniegu. Mam nadzieję, że coś się zmieni i że ten śnieg pozostanie z nami jak najdłużej. Idziemy właśnie do Biedronki i słuchajcie, mamy naklejki, brakuje nam 3 naklejek. Także nie wiem, czy uda nam się wybrać, bo to dzisiaj tylko do 3 są. Czy można ewentualnie dopłacić, żeby wybrać jakiegoś misiaczka dla młodej. A jeśli nie, słuchajcie, to wybierzemy dla niej książeczkę i myślę, że też będzie spoko. Tylko nie wiem, czy u nas są jeszcze Dawid książeczki, bo ostatnio jak szłam, to były same misie. No ale może dowieźli, także zapytamy się. Jakieś tam pani na pewno nam odpowiedzą, czy możemy dopłacić i wziąć dla niej jakiegoś misia. Zobaczcie, udało nam się. Dorwaliśmy różową świnkę. Akurat jest w takim kolorze, że młoda pewnie będzie zadowolona. To będzie właśnie pokazuje, jak tam, słuchajcie, w górach jest pięknie. No pięknie to wygląda, ale tutaj już poniżej praktycznie zero śniegu. No i właśnie brakowało nam tych naklejek. No i zapytałam pani, no i pani nam tam namotała 3 naklejki. Także super i mamy misiaczka dla młodej. Pokazywałam Wam, jaki mamy zapas świąteczny, także u nas w aucie jest świątecznie, ale słuchajcie, tu jest drugi zapach. Też świąteczny, Dawid go chyba kupił w Rossmanie, także u nas, słuchajcie, świątecznie nawet w aucie zaczyna się robić. Choinkę taką lodową. Gdzie? Tu stawimy. Tak, weź. Przyłączę te zapalniczki. Nie. Zapach wystarczy świąteczny, jest gicior. U nas, słuchajcie, praca wre. Mało co się dzisiaj odzywam, ale dlatego, że ciasto w międzyczasie jeszcze coś tam posprzątam. Za ciasto to głównie mama odpowiada, ja gdzieś tam w międzyczasie sprzątam. Wiecie, a tu pampersik, a to trzeba nakarmić, bo Dawid jest dzisiaj też w pracy na popołudniu, także
Tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. Tutaj ciacho, tutaj już oczywiście gary do mycia. Tutaj, o zobaczcie, już na sałateczkę się szykuje. Już się gotują jajka i warzywa, także lecimy dalej. Dobrze, no i w końcu przyszedł czas na kalendarze. W końcu po całym dniu mam chociaż chwilkę czasu, żeby otworzyć kalendarze, bo zawsze robię to z rana. No dzisiaj z rana niestety się nie udało. Także otwieramy trójeczkę. Go oczywiście solidnie zapakowałam. O, powiem wam, że mam ochotę na coś słodkiego, także zaraz zjem. I o kurde, wow, jakie piękne kolczyki, zobaczcie, jakie piękne kolczyki kupiła mi Kinga, no przepiękne, naprawdę śliczne są. Mam nadzieję, że będę miał okazję, żeby je ubrać do jakiejś, słuchajcie, fajnej sukieneczki. Nawet ostatnio sobie właśnie, słuchajcie, jak byłam na zakupach w Half Price, kupiłam sobie bardzo fajną sukienkę i powiem wam, że one by były nawet do tej sukieneczki idealnie by pasowały. Także piękne są, naprawdę, no przepiękne. Dobra, czyli pudełeczko i kolczyki odstawiam na miejsce. I bierzemy kalendarz z Douglasa. I dzisiaj mamy numerek 3. Słuchajcie, już szukam tego numerka 3. Numerek 3 dzisiaj jest naprawdę dość sporych rozmiarów. O, i dzisiaj mamy gąbeczkę do makijażu. Także fajnie, bardzo się cieszę, gąbeczka zawsze mi się przyda i to się po prostu u mnie nie zmarnuje. Także super, w takim kolorze wiosennym powinni, wiecie, dać czerwoną, że bardzo jakaś świąteczna, ale nie, no spoko, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała przy nakładaniu podkładu. Także bardzo dziękuję fajnie. Dziękuję bardzo za oglądanie vlogmasa numer 3. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz od początku grudnia, w ogóle nawet w listopadzie tego nie czułam, w tamtym roku już w listopadzie czułam klimat świąteczny. Dzisiaj pierwszy raz poczułam ten klimat świąt, także mega się cieszę. Po pierwsze, ten śnieg, który dzisiaj spadł, to robi w ogóle robotę. Mam nadzieję, że do jutra chociażby nie stopnieje, no ale zobaczymy. No i druga rzecz, no to ten, słuchajcie, gwar w kuchni, to gotowanie, wiecie, zawsze takie gotowanie, przed świętami zawsze, wiecie, tak nastraja bardziej świątecznie, no bo komu jedzenie nie kojarzy się ze świętami, wiecie, ten serniczek i tak dalej. Mimo że to wszystko nie jest na święta, to i tak jakoś mnie w ten klimat świąteczny, wiecie, wprowadziło, także mega, mega się cieszę. Ale już nie przedłużam, bo lecimy zaraz kąpać młodą. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro w piękną niedzielę. Do zobaczenia!